nigdy nie czynią zła tak całkowicie i radośnie, jak wtedy, gdy czynią je z przekonań religijnych. Co to ma znaczyć? Kto to jest? Arion Sherwind. Wydaje się, że pozostaje nieczuły na próby ingerencji. Używa całej swojej siły woli, aby walczyć ze zmodyfikowaną prawdą. Czy taki sprzeciw mentalny jest w ogóle możliwy? Interesujący, prawda? Żaden inny rozdział historii nie podlega tak gruntownemu fałszowaniu jak dzieje Inkwizycji. Nazywają to dzisiaj czarną legendą Inkwizycji. Nie, nie było tak źle. Nie, wcale tak dużo ludzi nie zginęło. Owszem, paru szaleńców jest temu winnych, ale to tylko epizody. To rozdmuchany temat. Monty Python żartował w swoim skeczu. Kto się boi hiszpańskiej inkwizycji? Ha, ha, ha! Ale ubaw! Można umrzeć ze śmiechu. Przeglądam współczesne źródła i słyszę tę samą narrację. Profesor Henry Kamen jest jednym z najbardziej znanych ekspertów od historii Hiszpanii. W swojej książce Hiszpańska inkwizycja próbuje udowodnić, że był to twór niegroźny i bardziej łaskawy od sądów świeckich. Przedstawia tam tezę, że inkwizycja tak naprawdę zabiła niewielu ludzi. Jednak i w tej książce znajdujemy interesujące fragmenty. Więźniowie siedzieli w lochach inkwizycji, mimo iż nigdy nie przedstawiono im żadnych oskarżeń. Gorliwość urzędników i inkwizytorów często przekraczała ich prawo do decydowania o areszcie. W Trybunale w Valladolid w 1699 roku kilku podejrzanych, w tym 9-letnia dziewczynka i 14-letni chłopak, siedziało w więzieniu 2 lata, a w tym czasie nie przeprowadzono żadnego badania dowodów przeciwko nim. Aresztowaniu towarzyszyło natychmiastowe zajęcie dóbr oskarżonego.
jeśli sprawa więźnia przez lata nie rozpoczęła się lub nie zapadł w niej wyrok, sekwestr własności stanowił dla jego najbliższych prawdziwą klęskę, gdyż za jednym zamachem pozbawiał ich środków utrzymania, a nawet własnych domów. Cristoforo Colombo, czyli Krzysztof Kolumb, Włoch urodzony w Genui, stał się słynnym żeglarzem w służbie Hiszpanii. Dzięki pieniądzom Izabeli Katolickiej i Ferdynanda II dopłynął do Nowego Świata. Skąd mieli taką kasę? Dość proste. Król i królowa ukradli je wcześniej hiszpańskim Żydom. Kolumb nie odkrył jednak Ameryki. Wikingowie, jak choćby Leif Erikson, pływali tam co najmniej 5 wieków wcześniej. Podczas drugiej wyprawy Kolumb odkrył karaibską wyspę i nazwał ją Montserrat. Zrobił to, aby uczcić Maryję z sanktuarium koło Barcelony. Pokazuje to mentalność tych ludzi. Oni zdobywali nowe terytoria z polecenia papiestwa i dla niego celem było wprowadzenie tych samych zasad nieludzkiego hiszpańskiego terroru w każdym zakątku globu. Papieska inkwizycja największą potęgę uzyskała w Hiszpanii. Inne kraje nie odstawały jednak specjalnie. Jedną z największych skarg Kubańczyków i Filipińczyków na Królestwo Hiszpanii były wymuszenia praktykowane przez hiszpańskie, rzymskokatolickie duchowieństwo i mnichów. Rdzenna ludność jęczała nieustannie pod ciężarem kościelnych podatków. Ta polityka przemocy i wymuszeń dla celów kościelnych była od dawna mentalnością hiszpańskiej korony. Taki sposób myślenia w dużym stopniu doprowadził później do utraty jej zamorskich posiadłości. Był to despotyzm, na którym opierał się cały hiszpański system kolonialny. Uważano, że terytoria zależne i wszystkie obce narody znajdujące się pod jej kontrolą są ich własnością. Rodzajem folwarku zwierzęcego, z którego dochód na rzecz ojczyzny i kościoła państwowego ma być zabierany siłą. Rdzenna ludność nie miała nic do gadania. Tę politykę rząd Hiszpanii po raz pierwszy zademonstrował w traktowaniu Żydów, a inkwizycja działała, aby tę zasadę tyrańskiej przemocy wprowadzić, gdzie się da. Nie tylko w koronie, ale i w zamorskich koloniach. Hiszpańska inkwizycja nie była jakimś ewenementem, to nie był wypadek przy pracy, a bardzo często spotykam się z takimi głosami. Opowiadają, że to wina Torquemady, no, ewentualnie Izabeli, a ta ciemna legenda. Nie. Był to oficjalny system represji papieskiego Rzymu. Był to system, który rozkwitnie w każdym kraju, jeśli uzyska ku temu odpowiednie warunki. Glina i żelazo. Inkwizycja działała najsprawniej w tych krajach, gdzie siła kościoła nie była równoważona przez państwo. W Polsce nie miała okazji zabłysnąć właśnie z tego powodu. Złota wolność szlachecka. Sami inkwizytorzy wymyślali niesamowite teologiczne sofizmaty, aby usprawiedliwić swoje potworne zbrodnie. Według rzymskokatolickich teoretyków sam Bóg był pierwszym inkwizytorem generalnym. W karze śmierci ogłoszonej Adamowi i Ewie w Edenie, w dniu, w którym spożyjesz owoc, na pewno umrzesz, znaleziono precedens za wymierzaniem kary śmierci innowiercom, ponieważ nasi pierwsi rodzice sami byli heretykami. Przecież porzucili oni prawdziwą wiarę. Po drugie, Bóg wyrzucił ich z ogrodu Eden. Była to więc konfiskata własności heretyków. Po trzecie, Wszechmogący uczynił im płaszcze ze skór i przyodział ich. Był to więc model Sanbenitos.
Sanbenitos były grubymi, wełnianymi szatami, w które ubierano heretyka na uroczystość zwaną autodafé. Była to nazwa, którą nadano ceremonii towarzyszącej paleniu żywcem heretyków. Te szaty były upięte blisko wokół szyi i opadały jak surdut do kolan. Sanbenitos były koloru żółtego, z haftowanym krzyżem i sowicie przyozdobione postaciami diabłów i płomieniami ognia. Ukazywały one przyszły los odstępcy w piekle i służyły pokazaniu go jako najbardziej odrażającego człowieka w oczach przesądnego, zabobonnego tłumu. Zapewne wszyscy słyszeli o trubadurach. Nie mówię tutaj o pewnej zacnej polskiej kapeli. Działali od XI do XIII wieku. Dzięki nim nastąpił rozkwit poezji i muzyki. Tworzyli w Langwedocji. Mało kto zastanawia się, czemu zakończyli swoją działalność akurat w XIII wieku. Zabrakło strun do instrumentów? Drzewo, z których je budowano, zaczęło pękać? Nie. Cała ta kultura została zniszczona podczas krucjaty na chrześcijańską Langwedocję. Zainicjował ją papież Innocenty III. Gdy skończyło się wielkie mordowanie, dzieła zniszczenia dokończyła później ta papieska bezpieka. Krucjata na Langwedocję wraz z późniejszą działalnością inkwizycji pochłonęła około 1 000 000 ofiar. W niedzielę 12 marca 2000 roku papież Jan Paweł II podczas mszy w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie poprosił o przebaczenie Boga. W wyniku jego słów cały świat uwierzył, że papież oficjalnie przeprasza za inkwizycję. Ta wiadomość obiegła cały świat. Powiedział wtedy: przepraszamy za podziały pomiędzy chrześcijanami, za używanie siły, którą niektórzy stosowali w służbie prawdy, i za postawy braku zaufania i wrogości wobec wyznawców innych religii. Powtórzę, przepraszamy za używanie siły, którą niektórzy stosowali w służbie prawdy. Według tych słów to nie Kościół katolicki, ale pojedyncze osoby związane z Kościołem dokonywały tych zbrodni. Pozwólcie, że przełożę to wam na ludzki język. Nie przepraszamy nikogo konkretnie za działania bliżej niesprecyzowanych ludzi, którzy i tak zostali rozgrzeszeni, bo walczyli w służbie prawdy. A prawda, o której mówię, to Kościół katolicki, który się nie myli i mylić nie może. Według choćby tylko jednej buli, Unam Sanctam, papieża Bonifacego VIII. Ha, 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 amen. Papież Jan Paweł II nie wymieniał żadnej konkretnej grupy ludzi. On wcale nie przepraszał za inkwizycję, krucjaty i mordowanie Arabów, konfiskaty majątków, nawracanie siłą Żydów czy rdzennej ludności Nowego Świata. Nie przepraszał za niszczenie bibliotek i zborów inowierców. Nie przepraszał również za tumulty religijne. Nie przeprosił za noc świętego Bartłomieja, za mordowanie Waldensów przez całe wieki oraz inne masakry, w których zabijano protestantów i prawosławnych. Słowa papieża to klasyczny przykład ekwiwokacji, podwójnej mowy. Jego słowa nie znaczą kompletnie nic, a świat podziwie powtarza: Kościół się zmienił, to były inne czasy, teraz żałują. Ośmielę się zauważyć, że jego słowa świadczą o tym, że Kościół się nie zmienił i zmienić nigdy nie zamierzał. Oni uważają się za źródło prawdy, ale nie jest to prawda oparta na autorytecie Pisma Świętego. To słowa smoka, który wyruszył, aby walczyć z nasieniem niewiasty. Oni niczego nie żałują, absolutnie niczego. A gdy tylko odzyskają utraconą potęgę, mordowanie zacznie się na nowo. 13 rozdział Apokalipsy nie pozostawia żadnych złudzeń.
Zresztą działania inkwizycji nie zakończyły się wraz z rewolucją francuską. Działała w Rzymie pełną parą, gdy miasto zdobył Giuseppe Garibaldi w 1848 roku. Zdumieni żołnierze otworzyli kazamaty inkwizycji na Watykanie i znaleźli tam piece do palenia ludzi oraz zwęglone ludzkie szczątki. Wkrótce Napoleon III przepędził Garibaldiego i przywrócił Piusa X na papieski tron. Tutaj medal z jego wizerunkiem w rzymskim wieńcu, a na tym zdjęciu z dyskretną oznaką władzy papiestwa, koroną z krzyżem na szczycie. Inkwizycja działała również w Meksyku jeszcze w latach 60. XIX wieku. Carlo Ginzburg w 1988 roku powiedział na konferencji: w wielu przypadkach nie dysponujemy żadnymi dowodami. Dowody zaginęły. Ginzburg jest włoskim profesorem specjalizującym się w historii renesansu, a także ekspertem w historii papieskiej inkwizycji. Romanizm jest obecnie postrzegany przez protestantów z dużo większą życzliwością niż niegdyś. W tych krajach, w których katolicyzm nie jest dominujący, a papiści przyjmują pojednawczy ton w celu zdobycia wpływów, wzrasta tam obojętność wobec doktryn, które oddzielają zreformowane kościoły od papieskiej hierarchii. Coraz częściej słychać głosy, że wcale nie różnimy się tak bardzo w istotnych kwestiach, jak wcześniej przypuszczano, i że niewielkie ustępstwo z naszej strony przyniesie nam lepsze zrozumienie z Rzymem. Był czas, gdy protestanci przywiązywali wielką wagę do wolności sumienia, którą tak drogo kupili. Nauczali swoje dzieci, aby brzydziły się papiestwem i pamiętały, że dążenie do harmonii z Rzymem byłoby równoznaczne z nielojalnością wobec Boga. Ale jak bardzo odmienne są dzisiaj nastroje. Te słowa zostały napisane w drugiej połowie XIX wieku. Co można powiedzieć dzisiaj, gdy protestanccy pastorzy całują rzymskokatolickich duchownych po butach? I to dosłownie. W 1233 roku papież Grzegorz IX wzmacnia papieską inkwizycję w celu wyplenienia herezji. Herezją nazywano wszystko, co sprzeciwiało się heretyckim poglądom Kościoła rzymskiego. Zreformował coś, co zostało powołane wcześniej przez papieża Lucjusza III w 1184 roku. Ferdynand i Izabela, władcy Hiszpanii, otrzymali od papieża Sykstusa IV dokument umożliwiający im stworzenie jednolicie katolickiej Hiszpanii. Była to bulla Exigit Sincere Devotionis Affectus. Tak powstaje hiszpańska inkwizycja. Najpierw w Kastylii, a potem w całej Hiszpanii. Przegnano i wymordowano Maurów w czasie tzw. rekonkwisty, zabijano Żydów lub zmuszano do konwersji na katolicyzm, niszczono inowierców. Dzisiaj katolickie portale kłamią o czarnej legendzie inkwizycji. Dobrym przykładem tego, jak papiestwo podchodzi do swoich zbrodni, jest inkwizytor Pedro Arabues. Był nazywany pupilem zbrodniarza Tomasa de Torquemady. Jego gorliwość w mordowaniu Żydów i inowierców była niezmierzona. Już w pierwszym miesiącu swojego urzędowania jako inkwizytora Aragonii zorganizował aż 2 auto da fe, czyli publiczne egzekucje, gdzie zabijano za jednym zamachem wiele osób. Tutaj na znanej grafice Wilhelma von Kaulbacha pod tytułem Wielki inkwizytor Pedro Arabues skazuje na śmierć rodzinę heretyków. Arabues wzbudzał w Hiszpanii tak wielką niechęć, że pewnego dnia został zaatakowany, gdy postanowił udać się na mszę. Święty człowiek. Umarł od ran kilka dni później.
Działo się to we wrześniu 1485 roku. I kolejny już raz najciekawsze miało dopiero nadejść. Papież Aleksander VII ogłosił inkwizytora błogosławionym w roku 1661, a papież Pius IX kanonizował go w roku 1867. Dobry Pedro, święty Pedro. Ludzie modlą się do szczątków jego martwego ciała. Cała ponura czereda katolickich świętych męczenników to zwyczajni zbrodniarze. Współczesne katolickie portale również nie przepraszają za te zbrodnie. Mało tego, one się tym szczycą. Na tej stronie Torquemada, obrońca wiary. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej 7 głów i 10 rogów. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. A na jej czole wypisane było imię Tajemnica, Wielki Babilon, Matka Nierządnic i Obrzydliwości Ziemi. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. Kobieta w biblijnym proroctwie zawsze oznacza Boży Kościół. Ta tutaj, siedząca na szkarłatnej bestii, to odstępczy kościół połączony w unii z państwem. Żelazo i glina, glina i żelazo. To ona steruje królami ziemi. Papież Grzegorz IX był wielkim propagatorem absolutnej władzy papieży nad królami ziemi. Jego dekretalia z 1234 roku stały się podstawą katolickich praw. W 1227 roku ustanawia pierwszych sędziów inkwizycyjnych spośród dominikanów i franciszkanów. Papiescy inkwizytorzy stali ponad władzą świecką i duchowną. Teoretycznie podlegali wyłącznie biskupom, ale praktyka była inna. Byli państwem w państwie. 22 sierpnia 1559 roku hiszpański arcybiskup Toledo Bartolome de Carranza zostaje wtrącony do więzienia inkwizycji pod zarzutem herezji. To on pokazał umierającemu cesarzowi Karolowi V krucyfiks, mówiąc: patrz na tego, który zapłacił dług za nas wszystkich. W tej wypowiedzi dopatrzono się nauki Lutra o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Arcybiskup Carranza spędził w więzieniach tego nieświętego oficjum 17 lat. Czy ogarniacie rozmiar tej paranoi? Nie będę wam opowiadał o metodach tortur inkwizycji. Nie liczcie na to. Kiedyś zwiedzałem pewien zamek i przewodnik zaczął opowiadać z detalami niektóre metody przesłuchań. Młody mężczyzna obok mnie zwyczajnie zasłabł. Jeśli ktoś jest ciekawy, niech sam sobie poszuka. Mnie interesuje raczej cała otoczka tego największego w dziejach świata draństwa. Przyznanie się do winy w procesie inkwizycyjnym było królową dowodów. Confessio et regna probationum. W takim procesie oskarżony nie był nawet stroną. Był jedynie przedmiotem postępowania. Jak krzesło, jak wiadro, jak łopata. Każdy, kto ośmielał się go bronić, sam stawał się podejrzany. Gdy inkwizytorzy przybywali do wsi lub miasteczka, zarządzali spowiedź powszechną. Jeśli ktoś nie chciał się wyspowiadać, sprawa była jasna. Winny. Podczas spowiedzi ludzie wzajemnie się oskarżali. Donoszono, na kogo się dało. Nawet na najbliższych. Ten system był niezwykle efektywny. W takim świecie ukrycie swoich poglądów było w zasadzie niemożliwe.
Sami inkwizytorzy nie byli genialnymi detektywami, którzy na drodze dedukcji docierają do prawdy. Nie, nie, nie. Byli tumanami, prymitywni funkcjonariusze papieskiego systemu inwigilacji i opresji. Im głupszy, tym lepszy. Ślepo przywiązani do nieludzkich przepisów. Wyjątkiem byli franciszkanie, dlatego dość szybko odsunięto ten zakon od zadań inkwizycyjnych. Trybunał ograniczył się wyłącznie do dominikanów i jezuitów, a ci byli pozbawionymi ludzkich uczuć, potworami. Królowie Francji, Anglii, Kastylii i Aragonii budowali swoją potęgę na poparciu kościoła. Królowie wspierali papiestwo, a ono było źródłem ich bogactwa i ekspansji. Wobec tego wszelkie odstępstwa od katolickiej ortodoksji były zbrodnią przeciwko państwu. Dokładnie tak jak w pogańskim Rzymie. Nie zmieniło się nic. Rzym Cezarów stał się Rzymem papieży. W 1199 roku papież Innocenty III wydaje dekretalia Vergentis in Senium, a w nich herezja staje się zbrodnią przewyższającą wszelkie inne przestępstwa. W ten sposób heretycy podlegali odtąd karom określonym przez prawo rzymskie odnoszące się do zdrady stanu. Inquisitio heretice pravitatis, czyli inkwizycja, została zorganizowana jako służba bezpieczeństwa. Była oparta na armii informatorów, na donosicielstwie oraz wojnie psychologicznej, czyli sianiu strachu. Inkwizytorzy działali na terenach, które były im obce, aby wyeliminować lokalny patriotyzm. Pod koniec XI wieku reforma papieża Grzegorza VII Hildebranda zabroniła duchownym związków małżeńskich i nakazała porzucenie rodzin. Wywołało to bezkresne morze zła. Wyobraźcie sobie tę sytuację w świecie, gdzie mężczyzna utrzymywał dom i nagle wszyscy ci duchowni zostają zmuszeni do porzucenia swoich najbliższych. Kobiety zostawały bez żadnych środków do życia, bez możliwości utrzymania swoich dzieci. Musiały również porzucić swoje domy. Działy się rzeczy straszne. W dzisiejszym świecie nienawidząca mężczyzn osoba z macicą o fioletowych włosach ma łatwe życie. Taka kobita pracująca w Corpo Worldwide loguje się na żarełko.pl i zamawia słodko-gorzkiego grillowanego legwana z dzikim ryżem i komosą, wędzonym korzeniem bengalskiego agrestu oraz trawą morską. I już po 20 minutach rozlega się dzwonek i melduje się u niej niewysoki Erytrejczyk, albinos, z gigantycznym papierowym pudłem i fotelem na kółkach do samodzielnego montażu. Oczywiście mówię ironicznie o zdecydowanej mniejszości uprzywilejowanych kobiet z wielkich, bogatych miast. Nie, 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 nie. W tamtych realiach śmierć mężczyzny była dla kobiety prawdziwą tragedią, a Hildebrand przeprowadził to w całej Europie. Płacz porzuconych kobiet i dzieci wzniósł się ku niebu. Wiecie co? Cieszę się, że to wszystko jest zapisane w księgach niebios. Cieszę się, że wszystkie te straszne historie zostały sprawiedliwie osądzone i wyrok jest pewny. Cieszę się, że Bóg Biblii jest również Bogiem sądu. Niemiecki cesarz Henryk IV, który sam otrzymał koronę rzymskiego imperatora, nie wytrzymał. Wdał się w długą wojnę psychologiczną z papieżem Grzegorzem VII. Bidulek nie zdawał sobie jednak sprawy, na co się porywa. Henryk był młodym, niedoświadczonym władcą, podczas gdy Hildebrand miał za sobą 30 lat doświadczenia w aroganckiej i mrocznej szkole intryg papiestwa. Oto list cesarza Henryka do papieża Grzegorza VII. Który z pychy przyjął imię Grzegorza, jest największym zbrodniarzem, który do tej pory skaził papiestwo. Jest on odstępczym mnichem, który fałszuje Biblię
oraz dopasowuje księgi ojców do swoich nikczemnych ambicji. Przekręca sprawiedliwość, stając się jednocześnie oskarżycielem, świadkiem i sędzią. Oddziela mężów od ich żon, woli prostytutki od prawowitych małżonków. Zachęca do cudzołóstwa i kazirodztwa. Podburza ludność przeciwko swojemu królowi i stara się zmusić władców i biskupów do płacenia dworowi rzymskiemu za ich diademy i mitry. Kupuje prowincje, sprzedaje godności kościoła i powoduje, że całe złoto chrześcijaństwa płynie do jego skarbca. W związku z tym oświadczamy w imieniu cesarza Niemiec, książąt i prałatów, a także w imieniu Senatu i ludu chrześcijańskiego, że Grzegorz VII jest usunięty z tronu apostolskiego, który zabrudził swoimi obrzydliwościami. Heniutek nie miał racji. Hildebrand nie był największym zwyrodnialcem z nich wszystkich. Niewątpliwie jednak plasował się w ścisłej czołówce. Papież obłożył Henryka ekskomuniką. W tamtych czasach klątwa papieża miała wielką moc. Imperator próbował walczyć, ale był cienkim herbatnikiem z posypką. Od monarchy odwrócili się wszyscy. Stał się panem nikt. W desperacji udał się więc do Italii w poszukiwaniu papieża. Było to w styczniu 1077 roku. Henryk wraz z żoną i nowonarodzonym synem ruszył przez Alpy. Ta zima była najsroższą od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy od bardzo dawna zamarzł Ren. Po kilku podejściach Henryk odnalazł papieża na zamku hrabiny Matyldy w Canossie. Hildebrand był szczęśliwy. Miał Henryka na talerzu. Oznajmił mu przez posłów, że ma czekać boso i we włosienicy na dworze do czasu, gdy papież w swej łaskawości zechce go przyjąć. Przez 3 dni i 3 noce Henryk IV, ten dumny potomek imperatorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego, chwiał się i padał na twarz w siarczystym mrozie. Nawet papieska świta zaczęła szemrać, że papież ma usposobienie bezlitosnego tyrana, a nie apostolską uprzejmość. Henryk został wreszcie przyjęty i to tylko dlatego, że Matylda, zdjęta litością, wybłagała to u papieża. Czy dziwi was jeszcze, dlaczego z taką zajadłą nienawiścią papiestwo traktowało chrześcijan, którzy opierali swą wiarę wyłącznie na Biblii? Popatrzcie tylko, jak ono traktowało monarchów. To nie jest jedyny taki przypadek. Papiestwo, które protestanci są teraz tak gotowi czcić, jest tym samym systemem, który rządził światem w czasach reformacji. Był to czas, gdy Boży mężowie, narażając swoje życie, podnosili swój głos, aby ujawnić jego nieprawości. Posiada ono tę samą pychę i arogancję, która panowała nad królami i książętami oraz rościła sobie prawo do władzy sprawowanej przez Boga. Duch papiestwa jest dzisiaj nie mniej okrutny i despotyczny niż wtedy, gdy miażdżyło ono ludzką wolność i zabijało świętych Najwyższego. Reforma Hildebranda miała jeszcze jeden aspekt. Aspekt psychologiczny. Mężczyźni pozbawieni rodzin stawali się absolutnymi niewolnikami systemu. To, co związane jest z wychowywaniem dzieci, czyli troska, wzruszenia, empatia, radość, miłość, stały się im obce. Dlatego właśnie inkwizytorzy wznosili się na takie szczyty bestialstwa i sadyzmu. Nie będę wam nawet mówił, jakich ten system tworzył dewiantów. Nie powiem wam, co oni robili kobietom. Inkwizycja była ponad każdym prawem świeckim.
początkowo ograniczała się do terenów południowej Italii, Niemiec, Szampanii, Burgundii i Flandrii. Szybko stała się powszechna we wszystkich krajach chrześcijańskich. Wprowadzono ją również w Nowym Świecie, od Meksyku po Indie. Konfesjonał był potężną bronią. Przy spowiedzi ludzie oczerniali, kogo się dało. Skoro kościół stał w każdej wiosce i miasteczku, trudno wyobrazić sobie bardziej doskonały aparat donosicielstwa i pozyskiwania informacji. Nie tak dawno papież Pius X powołał w każdej diecezji zespół cenzorów, który miał wyszukiwać i donosić o każdym przypadku herezji. To encyklika Pascendi Dominice Gregis z września 1907 roku. W dzisiejszych czasach mamy dane gromadzone przez wyszukiwarki i analizowane przez sztuczną inteligencję. Podsłuchują nas telefony i telewizory. Każdy z nas ma stworzony precyzyjny profil psychologiczny. Te informacje są gromadzone w określonym celu. Nie było w historii świata takiej sytuacji, gdzie każdy człowiek na Ziemi jest w zasięgu cyfrowych algorytmów i to na kliknięcie myszką. Mam wiadomość dla ludzi, którym wydaje się, że już wygrali. Kontrolujecie ekonomię, służby wywiadowcze, siły zbrojne, media, polityków. Jesteście przekonani o swojej potędze, przekonani o własnym zwycięstwie. Jednak postawiliście na niewłaściwego konia. Wasza sprawa jest przegrana. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Ogłoszę dekret. Pan powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem. Ja ciebie dziś zrodziłem. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. Inkwizycja istniała w zasadzie od IV wieku, kiedy chrześcijaństwo stało się religią ustanowioną w Imperium Rzymskim, ale akty nietolerancji nie wynikały z żadnego usystematyzowanego planu prześladowań, aż do czasu, gdy władza papieska osiągnęła swoją pełną moc w czasach Grzegorza VII. Była to druga połowa XI wieku. Misje inkwizycyjne zostały po raz pierwszy wysłane przez papieża Innocentego III od roku 1209 przeciwko Albigensom, którzy mieszkali w cieniu wyniosłych Pirenejów w południowej Francji. Byli oni bardzo pokojowo nastawionym i wykształconym ludem, a jedyną zbrodnią narodową, której kiedykolwiek byli winni, było odrzucenie doktryn i praktyk Kościoła rzymskokatolickiego. Były to czasy, gdy jego duchowieństwo było traktowane ze wstrętem i pogardą. Bezbożny jak ksiądz, mawiano w oksytańskim przysłowiu. Potworna amnezja, na którą cierpi ludzkość, jest bez wątpienia podstawową zasadą, która uniemożliwia nam uczenie się z historii. Pretekstem do krucjaty na chrześcijańską Oksytanię w lipcu 1209 roku było twierdzenie, że miasto Bezje ukrywa 230 heretyków. Władze odmówiły wydania ich w ręce papieskiej krucjaty. Wszystko to przypomina podobne wydarzenia w naszych czasach. Hiszpańska wojna domowa, zainicjowana przez Franco w 1936 roku, wybuchła pod pretekstem obrony przed komunistycznym zagrożeniem. Zabór Czechosłowacji w 1939 roku nastąpił w rzekomej obronie Niemców sudeckich, a rajd na Polskę odbył się z troski o Gdańsk. Później był Wietnam, Afganistan oraz iracka wojna z kłamliwym argumentem uwolnienia świata od zagrożenia bronią masowego rażenia. Tak jak prawa zdefiniowane przez papieża Innocentego IV w bulli tortur ad extirpanda,
które odmawiały możliwości obrony oskarżonym, notabene ciągle aktualne i w użyciu w Guantanamo, i dające zezwolenie na używanie tortur do wymuszenia zeznań. Tak współczesne totalitaryzmy odmawiają oskarżonym prawa do obrony. Katalończyk Jordi Savall, mój ulubiony muzyk, dyrygent i muzykolog, trafił w punkt. Przywołuję tutaj papieską bullę Innocentego IV, Ad Extirpanda z 1252 roku. Innocenty IV to ten sam zbrodniarz, który wyniósł zdrajcę Stanisława na ołtarze, Ad Extirpanda, aby wykorzenić. Słyszeliście o tym na lekcjach historii, w szkole średniej, na studiach? Według tego prawa heretykiem jest ten, kto zostanie uznany za heretyka, czyli absolutnie każdy, bez wyjątku. Zasada jest tak płynna i nieokreślona, że inkwizytorzy wizytujący miejscowość wzbudzali totalny popłoch i rezygnację. Punkt 23 z bulli Ad Extirpanda oświadcza: świeccy dygnitarze mają obowiązek aresztować podejrzanego o herezję, po czym mają być oni wydani w ręce biskupów i inkwizytorów w celu przeprowadzenia śledztwa. Wielkim kłamstwem jest, że duchowni nie brali w tym wszystkim udziału. To przepisywanie historii na nowo. Gestapo czy NKWD działały dokładnie tak samo. Jeśli funkcjonariusze orzekali, że ktoś jest winny, to był winny. Zresztą uważano, że każdy chce zabić Hitlera czy Stalina, więc wszyscy byli winni. Cechą tego dokumentu jest chęć radykalnego zniszczenia wszelkiego odstępstwa od katolicyzmu. Słowa Katar, Waldens, Albigens, Sabellianin, Arianin czy Amaurianin nie występują w nim nigdzie. Papież tworzy inkwizytorów i poucza ich, jak mają szukać herezji. Nie daje im jednak żadnych wskazówek, w jaki sposób takiego heretyka zidentyfikować. Skoro nikt nie może zdefiniować herezji, no to można oskarżyć dokładnie każdego. W ten sposób ludzie prześcigali się w zewnętrznych przejawach gorliwości religijnej, tak żeby każdy widział, jak pobożny jest jego sąsiad. Ad Extirpanda wymaga od każdego obejmującego władzę poszukiwania i dostarczania heretyków. Ich majątki przechodziły w ręce kościoła, możnych oraz donosicieli. W związku z tym każdy chciał znaleźć heretyka i w ten sposób nikt nie był bezpieczny. Punkt 11 tej bulli oczyszcza oprawców z poczucia winy. Papieski dokument sprawiał, że każdy mógł teraz powiedzieć: ja wykonywałem jedynie rozkazy. W punkcie 32 bulli papież rozkazuje inkwizytorom, żeby porzucili wszelkie sentymenty. Wiek, płeć czy stan zdrowia nie miały stanowić dla nich żadnego problemu. I wreszcie niesławne prawo tego dokumentu. Punkt numer 25. Nie ma w tym punkcie słowa torqueo czy tormento. Oprócz konkretów, Innocenty IV nie używa słowa tortury czy palenie żywcem. Te zdehumanizowane i ogólnikowe eufemizmy bulli Ad Extirpanda głoszą w prawie 25, że dygnitarze mają zmusić cogere do zeznań. Citra membus diminutionem aut mortis periculum. To jest bulla tortur. To jest oficjalny papieski dokument. Co więcej, ktokolwiek okaże sympatię heretykowi, zostanie wyklęty i sam może być oskarżony o herezję. Katoliccy apologeci pokazują fałszywy obraz tej instytucji. To jest kłamstwo z premedytacją. Każdy, kto tylko chce, może poznać prawdę i sam przestudiować tekst Ad Extirpanda. Uprzedzam, że nie jest łatwo ją znaleźć.
według mojej wiedzy jej tekst nigdy nie ukazał się w języku polskim. Ktoś ostatnio podarował mi taką książkę. Jej autor nie wierzy w teorie spiskowe. Ja również już nie wierzę. Nic a nic. Przekonał mnie. Świat jest przewidywalny, a szaleńcy czasem zwyczajnie się zdarzają. A właśnie, sprawdźmy to. Przecież internet to kopalnia wiedzy. Wspaniała sieć. Wolny internet. Nikogo się przecież tutaj nie shadowbanuje, ani nie obcina się zasięgów. Przecież to bzdury. Encyklopedia Britannica na pewno poda nam mnóstwo szczegółów. To bardzo rzetelne źródło informacji. Wpisujemy w jej wyszukiwarkę nazwę papieskiej encykliki. Ad extirpanda. Naciskamy Enter i... Dziwne wielce to jest. Nie ma. No to drugie podejście. Papieskie encykliki online. Tutaj być musi. Ad extirpanda. Enter. Nie znaleziono. No to teraz porządna katolicka strona. Tutaj powinno być wszystko. Lokalizujemy wyszukiwanie. Ad extirpanda. Zero wyników. Następna strona. Średniowieczne papieskie encykliki. Znowu wpisuję to samo i... nie znaleziono. New World Encyclopedia. Wpisuję znowu ad extirpanda i co? Nico, obawiam się. No dobrze, encyklopedia PWN. Bardzo dobra swoją szosą. Wpisuję ad extirpanda i znowu nic nie ma. Chyba nigdy nie było w takim razie, ale przecież była. Mam pustkę w głowie. Wiecie co? Znalazłem na eBayu taką książkę. Nazywa się Teorie spiskowe dla mocno początkujących Siegfrieda van Klompa. Wybieram tylko duże literki i wersję dla czwororęcznych oraz średnio rozgarniętych. Kup teraz. Gotowe. Przysiądę sobie na skrzypiącym krześle i poczekam na przesyłkę, a my usłyszymy się w następnej części filmu. Mam nadzieję. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Wtedy patrzyłem z powodu głosu wielkich słów, które wypowiedział róg. Przypatrywałem się, aż bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu. Także i pozostałym bestiom odebrano władzę i dano im przedłużenie życia aż do zamierzonego okresu i czasu. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone.